kostkarskim i pomalowane. Prace są z wielu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, sieradzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, no i najwięcej z lubelskiego. Wzięły udział 52 osoby, w tym 13 dzieci w wieku do 16 lat. Prace są na bardzo wysokim poziomie, w technikach właśnie różnych. Mamy 4 kategorie w konkursie: haft płaski, haft krzyżykowy, koronka oraz taka 4. kategoria ruchoma, to jest biżuteria w hafcie lub koronce. Komisji było bardzo trudno rozstrzygnąć i wręcz powiem wam, że czepiali się. Właśnie, brawo krzyżyka, ściągniętego krzyżyka, nierównego oczka, ale to jest konkurs i tak musi być. Później pana wójta wysłała pana Siuka i swoim. Chciałem państwu podziękować za to, że u mnie twórcą, za to, że ten konkurs mógł dojść do skutku. Były obawy, bo sytuacja jest, ale w tej twórczości jest to, że można ją robić w ciszu, w zaciszu domowym, nie wychodzą do statku, nie zakładając maseczki, więc mam nadzieję, że ten konkurs przetrwa wszystkie pandemie i wszystkie choroby. Tego sobie i państwu życzę. Co dziwne, nie mieliśmy pracy z Polski. Tutaj ci nasi gdzieś tam, nie wiem, bardzo się przestraszyli, bo nie mieliśmy pracy tych naszych tutaj miejscowych twórców. No ale właśnie, opłacało się, żeby to przesunąć. Jesteście tutaj, mamy te przepiękne prace. Mam nadzieję, że właśnie żaden koronawirus, żadne inne choroby nas nie przestraszą, że będziemy to kontynuowali bez względu na jak będzie tutaj dyrektor, bo ja już jestem trzecim dyrektorem, od którego tutaj tak, gdzieś tam to się kontynuuje. I będziemy dalej podziwiać te prace, bo prace są to przepiękne, z roku na rok, co mnie to zachwyca. Dla mnie państwo wszyscy jesteście wygrani, ze względu, że pokazaliście po prostu swoje prace, a wiadomo, musieliśmy wybrać najlepsze, co wcale nie było takie łatwe, oczywiste i proste, bo wszystkie są wspaniałe. I to samo to, sam fakt, że ile trzeba cierpliwości i uporów to włożyć, żeby te prace zrobić. Słyszałem, że ludzie się dopytują o nowe jakieś techniki. Tak, dopytują się o nowe techniki, o haft holenderski. No to trzeba przedyskutować z twórczyniami, czy będziemy wprowadzać takie rzeczy. Haft 3D, haft wstążkowy. Nie wiem, czy będziemy to do haftu po prostu, czy będą nowe kategorie. Dużo zależy też od pieniążków. No w dużej większości pieniążki otrzymaliśmy z gminy Biała Podlaska, ale również współfinansowało starostwo. Posiedzenie komisji w składzie Katarzyna Maliszewska, przewodnicząca, twórczyni Ludowa, pani Agnieszka Borodiniuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Biała Podlaska, i Anna Waszkiewicz, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Biała Podlaska. Komisja oceniła pracę w 4 kategoriach, grupach wiekowych. Haft płaski, haft krzyżykowy, koronka i biżuteria w hafcie lub koronce oraz w 2 grupach właśnie wiekowych, w grupie pierwszej dzieci i młodzież do lat 15, druga grupa powyżej lat 16.
otrzymuje pani Irena Sakińska-Sieradza, województwo łódzkie. Drugie miejsce otrzymuje pani Elżbieta Kolińska z Białej Podlaskiej. Za rok powtórka imprezy. Oczywiście, nie możemy tego zaprzestać. Tyle ludzi robi. Dowiadujemy się o wielu osobach, które nie biorą udziału i mamy nadzieję, że odważą się i przyślą do nas też pracę, czy przyniosą. Ale trzeba się chwalić. To jest tak piękna umiejętność i wartościowa. To zanika niestety u nas. Że trzeba się chwalić i nie można zaprzestać organizować taki konkurs.